No właśnie to, co mówię, że siłka... Kurde, jak mój ojciec słyszał hip-hop, to wiesz, on na mnie patrzył i... Co ty jesteś, jakiś lewy, nie? Lizak rozdany. Tuszol też. Zmiażdżony. Fi! No, marzeniem by było w ogóle wyjść z pigułek. Cześć, Mekleci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj jest z nami Vini. Cześć Vini. Już 10 raz się dzisiaj witamy fejkowo. Drugi temat jest taki, że Vini już jest po wyciskaniu, ale wy śpisz, nie wiesz o tym. Jest przed wyciskaniem Vini. I teraz tak, Vini ma swoją przemianę, tak jak mówi w tym wywiadzie, bo już wiem, co powiesz, że ty po pierwsze to robisz dla zdrowia, po drugie dla współprac, po trzecie dla widzów. I z racji tego, że robi to dla zdrowia, my sprawdzimy dzisiaj jego maksa. I Vini pod koniec swojej przygody, albo gdzieś tam, jak już złapie ten rozpęd, wróci do nas i zobaczymy, ile sprogresowałeś ławę, jeżeli będziesz wyciskał. Ale słuchaj, tak czy siak niemożliwe, żebym nie sprogresował. Znaczy wszystko jest możliwe, ale to jest cel, żeby wszystko się polepszało, więc w ogóle moim marzeniem jest, żeby pompki móc robić. Nie wiem, co sądzicie na temat pompek? Zajebiste ćwiczenie, bardzo. No właśnie, teraz bym zrobił, nie wiem, dwie albo... natomiast myślę, że to będzie coś, co będę chciał dorzucić do moich ćwiczeń, jak tylko ta waga jeszcze trochę spadnie. Podciągnięcie też fajne, cel. O, no. Na to, clean, no. Na to potrzeba więcej czasu. 20 lat temu. Tak. Transformacja ile trwa już? Zależy, co liczyć, bo start projektu to teraz jest trzeci odcinek, tak? Natomiast no ja bym powiedział, że moja transformacja się zaczęła 5 lat temu, jak pierwszą mocną używkę odłożyłem. To nie była rewolucja, tylko ewolucja, czyli po kolei odkładałem następne. 2 lata temu już tak naprawdę mocno przyciąłem mój styl życia. Wcześniej to zmniejszałem po prostu dawki, że tak powiem. No, rezygnując z najmocniejszej, już nie będę teraz mówił co i jak, pewnie ludzie jak mnie znają, to mogą się domyśleć. Natomiast, no co? No, to w tym momencie jedzenie ogarnąłeś? Nie, no. Nie ma i tylko pozostało zbicie. Ostatnią rzecz, znaczy nie, bo to nie traktuję. Ja powiedziałem, że pozwolę sobie na alkohol, ale na przykład teraz nie piję, ale nie na takiej zasadzie, że ja nie piję, że liczę, kiedy coś. To nie wiem, no, wczoraj byłem na imprezie, super, premierze Roysta. Może bym napił się wina, ale mówię, no przychodzę do was, to gdzie, bez sensu w ogóle. Nie robili? I tyle. Tak. Cały serial? Nie, tylko 2 odcinki. Zapraszam do obejrzenia, bo biorę w nim udział. Jest to rola taka, no, trzecioplanowa bardziej, nawet nie drugo. Ale miałem 9 dni zdjęciowych, więc to też już nie jest w kij dmuchał. No super przygoda. No i w ogóle jakby poziom tego serialu jest, no, świetny. To jest taka... To jest najlepszy polski, w ogóle cała, nie wiem, trylogia. Jeszcze trzeciej nie widziałem oczywiście, ale pierwsza i druga to jak dla mnie najlepszy polski serial, jaki powstały. Wjeżdża chyba 28 albo 29, ale wydaje mi się, że 28 na Netflixie już jest. No jestem po 2,5 odcinkach, bo wczoraj wróciłem do domu, jeszcze sobie pół obejrzałem, bo jako, powiedzmy, osoba biorąca w tym udział, miałem tam dostęp do tego, żeby sobie już obejrzeć wcześniej. No i już jest niedobrze. Dynamicznie. No dobrze, odłóżmy. I kolejnym razem po prostu... To teraz jest 6 dych? Tak. Ale Jezus, to jeszcze Maria. No ale słuchajcie, ja zaczynałem oprócz rozgrzewki samą sztangą, to potem zaczynałem od 6 dych. No jak miałeś 100 na 6, to się nie dziwię. No i kurde, to już było dla mnie dosyć ciężko. Siłka w planie będzie regularnie teraz? Nie wiem. My jako bazę zawsze robimy. Tak? Mimo, że teraz zajmujemy się w sumie bardziej priorytetne, inne sporty jest, okay. To siłka zawsze...
U mnie przede wszystkim to jest 10 tysięcy kroków i to jest jakby taka podstawa, jeżeli no, staram się to robić regularnie, zdarzy się jakiś jeden dzień, że wypadnie, że mam tak zajęty, że jeżeli skończę pracę o 12 w nocy czy tam po 11, nawet jak o 11, to staram się pójść na krakowskie przedmieście i jeszcze się przejść. Ale jeżeli długo nie ćwiczyłeś, te mięśnie szybko powinny wracać, a więcej mięśni to więcej spalonych kalorii, nie? Podobno jak się ćwiczy, to leciutko słodkiego można wypić, także... To jest zero cukru, także wszystko będzie ok. A właśnie to co mówię, że siłka... Ale tu nie było kofeiny. Dzięki. Nieważne, działa! I tak się zamienisz, dzika. No to teraz na 10. Na 10. Idzie góra, no szybko. Dobry, dobrze, jest się tam zagłuszony. Jeszcze wspominamy? Lizak rozjebany. Tuszol. Tuszol też. No. Patrzy, cztery osoby. Zmiażdżone. Fi. Ej, Wini, ale ty tą przemianę swoją robisz, jaki jest cel, żeby zdrowszym być, tak? Słuchajcie, no cele są według kolejności takie. Pierwsze, żeby być zdrowym, no to jest cel. Drugie, oczywiście ja też nie kryję, że przecież przy tym można zarobić dobre pieniądze, są przy tym współprace. Zakładam, że będą dochodziły następne. Serdecznie zapraszam poważne firmy. To już dzień się zgłasza. No, także możemy też porozmawiać. A następna rzecz to jest, też robię to dla moich widzów. Uważam, że to jest fajne. Powiem wam, że... Ja może nie jestem bardzo sentymentalny, a może jestem jak cholera, ale udaję, że nie. Natomiast mam bardzo duży odzew od ludzi i nie ukrywam, że w ogóle jaram się tym, że ludzie mi piszą, że słuchaj, dawaj, piszą o swoich przemianach, ile schudli, albo że mają z tym problem i że to ich motywuje. To fajne, miło coś takiego usłyszeć, że... Może dla kogoś to też będzie jakiś impuls. Oczywiście ja nie mam w głowie, że ja tutaj mam być jakimś przodownikiem, tym bardziej, że no umówmy się, to jest w ogóle dopiero początek, ale to jest budujące, fajne. Także cel taki wagowy? Ale to naprawdę jest późny cel. No to mistrzostwem to... Na kilka lat pewnie, nie? No myślę, że ze dwa, no to z... 8 dych to by było mistrzostwo świata, no nie? Ale powiem wam, że jeżeli ja zobaczę 110, to się chyba, kurde, wzruszą. A ważyliście bo... się tutaj? Wiecie co, ja się ważyłem dzisiaj tylko na czczo i było 134 chyba. Ostatnio pokazywałem wagę, to miałem na przykład 133, ale właśnie no mam takie wahnięcia, no nie? I nagle coś spada o połowę, o kilogram, a potem o kilogram idzie do góry, mimo że tak nie mam pojęcia, że poszedłem i coś zjadłem. Nie miałem ani razu takiego oszukaństwa na zasadzie, nie wiem, żebym pizzę zjadł czy coś durnego, tak? Mówiąc. Już ja stanę tam. Chciałem jeszcze, a to dobra. No, ale nie, bo zadałem ci pytanie i musicie mi się rozwinąć. No to dobra. Ja zadałem to pytanie, bo powiedziesz, że dla zdrowia robisz tą przemianę. No to nie, jak... wymieniłem, że no, dla zdrowia. Tak, ale w pierwszorzędzie tak. Dla zdrowia. No to dla zdrowia to naszym zdaniem, myślę, powinieneś uwzględnić siłownię regularnie, ale nie w dużych ilościach. Na przykład dwa razy w tygodniu, nawet raz w tygodniu. Bo naukowcy z Massachusetts powiedzieli, to jest esencja, że tak naprawdę jakby mieli dać jakieś dwa wyznaczniki długożywotności, to pierwszym by była w ogóle siła mięśni, no bo jak się starzejemy, mamy jakiś punkt wyjścia, jak no jesteśmy tak. Młodzi, im silniejsi jesteśmy, tym po prostu mamy większy zapas, jak będziemy się starzeć. No to ta siła mięśni będzie spadać, no i po prostu ta siła mięśni może nam zapewnić w starszym wieku, że my będziemy w stanie się lepiej, więcej, bezpieczniej poruszać. A drugi temat to jest właśnie siła skurczu serca, to na czym byłeś. U pana kardiologa też, u którego robiliśmy. I to bardzo fajnie, że robisz te kroki, że robisz te 10 tysięcy kroków, a też fajnie by było to stymulować na przykład jakimś szybszym marszem. Tak, nie, że bierzesz właśnie... tylko szybszy marsz. Taką też ciekawostkę tak. Ci powiem, o której ostatnio słyszałem, że wystarczy 50 czy tam 60% maksymalnej pracy serca, żeby serce osiągnęło maksymalną siłę skurczu.
później już to tylko szybciej bije. Więc ty na przykład robiąc marsz, czyli nie zażynasz się, ale powodujesz, że to serce trenujesz, ten mięsień, ja który też zapewnia... Winni może mieć takie tętno. Jak kogoś. Idzie, jak w ogóle 10 tysięcy... Właśnie ciekawy jestem. Moglibyśmy to sprawdzić. W czasie spaceru? Tak, no mam zegarek. I jakie masz tętno? Mam takie, bo... Słuchajcie, no ja też tutaj nie ma co się czarować, ja też jestem na tabletkach, więc w sensie, jeśli chodzi o ciśnienie, więc ja mam ciśnienie unormowane, mam bardzo dobre, ostatnio nawet zadziwiająco dobre, bo po 120 tam parę na 128, 9 na jakieś tam 80, 90, to jest bardzo dobrze. Ja mam tętno trochę wyższe, takie miewam w spoczynku. No jak śpię to 70 ileś, ale tak normalnie to mam z 90, tylko że to jest też na, ja byłem na beta blokerach, które nie są do końca dobre i teraz z nich schodzę, z tych beta blokerów, więc te beta blokery powodowały, że tętno było niższe, teraz ono jest trochę wyższe, no ale właśnie też chciałbym, no, marzeniem by było w ogóle wyjść z pigułek. Są jedni specjaliści, którzy twierdzą, że to jest jak najbardziej możliwe, a inni mówią, że no jednak na małych ilościach będę już zawsze. Zobaczymy, jak to będzie. To samo mówią z cukrem u mnie, że możliwe, że nie będę w ogóle tego potrzebował. Niektórzy twierdzą, że małą ilość będę potrzebował. A wiesz, jakie masz tętno, jakie ci zegarek? Wiesz co, teraz właśnie... Znaczy jak idziesz w trakcie? Nie, jest tradycyjny ten. Jak idę tak szybko, nie, jak idę tak, powiedzmy, nie jakoś szybko, patrzcie coś, a dobra. To mam 100 parę, niecałe 110, a jak tak idę szybko, to mam jakieś do 120, 130 jest mi ciężko złapać, ale jak jeździłem na rowerze w lato i tak już no na tym rowerze, to mi się zawsze odpala jakaś faza sportowca. No to miałem najwięcej po 130 parę, ale z powodu tych blokerów ja na przykład 150 nie złapię. No. Nie wiemy jakie masz maksymalne, ale to na to wygląda, że właśnie takim marszem sobie fajnie tak, to serce tak, stymulujesz, no. Więc to 10 tysięcy kroków super w połączeniu po prostu z siłownią, bo też trening siłowy, jakby to tak prosto powiedzieć, on powoduje, że ty potem jak jesteś bardziej wrażliwy na insulinę i to właśnie dla cukrzyków też jest wskazane. Dlatego więcej masz mięśnie... zalecane pić w trakcie treningu. Znaczy mi powiedziano, że jeżeli coś jest słodkie, to zawsze w pewien sposób ma cukier i że jeżeli właśnie sobie mogę wypić, to w trakcie treningu albo zaraz po, ale nie tak po prostu na sucho, bo wtedy wybija cukier. Nie? No więc ale więcej, dlatego więcej sobie dzisiaj pozwoliłem. I to jedzenie ma gdzie, ten cukier to jedzenie ma gdzie po prostu pójść, jak ty stymulujesz te mięśnie, masz więcej masy mięśniowej. No fajnie, jakbyś to przytrzymał. A te przewroty, powiem ci, co widziałem u trenera Raubo, z całym szacunkiem do trenera Raubo, ale to ja bym zrobił sobie siłóweczki 20 minut zamiast tych przewrotów. No, no i tutaj się skonfrontuję pewnie, będzie jakaś konfrontacja. Będzie konfrontacja, bo tutaj trenerze Raubo, my już widzieliśmy 2-3 lata temu, każdy wie, że trener potrafi zrobić, nawet myślę, że trener salto potrafi zrobić, tylko nie chce po prostu deprecjonować gości programu, w którym się znajduje. Nie? No, pokazał ci trener Raubo salto? Salto nie, bo mnie tylko przewrót, widziałem ten przewrót i widziałem do tyłu, że to było zawodostwo. No to natomiast tak, no to nie dla mnie. To nie dla mnie, ale ja mam nadzieję, że właśnie osiągnę taki moment, że kiedyś wrócę na trening i bach to strzelej, to już nie będzie taki problem. Więc ta wyjściowa, ten wyjściowy trening też ma na zadaniu, żeby pokazać pewne rzeczy i będzie można, mam nadzieję, z sentymentem kiedyś to obejrzeć. I dobra, to ja pierdolę do roboty. Jedziemy, 80. Odpocząłeś, o to chodziło, żebyś odpoczął trochę. Spotko. Kurwa! Dobra. Aaaa! Ale to poszło. Ja
ja pomogłem. Pomogłeś? Mówiłeś o tym łokciu, nie będziemy ryzykować. To był drugi akurat. Cholera. No to niedobrze, to nie zrobiłem sam. Znaczy, słuchaj, masz 72 mieszane. Że można 75 sobie fajne wiedzy. Ile to zrobić? Jest? To jest 70. 80. 80. Tak. No dobra, bo się ale przestraszyłem, że 70 tylko. I tak miejsca by się nie zmieniłoby ci miejsca. No. Jeszcze by tam coś się z łokciem stało, nie chcemy cię popsuć. No ale ustabilizowałeś czy podniosłeś? Ja zjebałem, bo tak naprawdę zjebałem, bo ja podniosłem na rower, nie? I mogłem jeszcze. A nie było kontaktu, większą musi być kontakt. Zrobić. Ale no. Też no takie. Tak, tak. Że mamy dotknąć? Ludzie w komentarzach. Ludzie w komentarzach by nie zaliczyli. Ja też nie dotknąłem. Nisko. 70 było tak? Zaliczone. No. Tak, tak. No to nie wiem. 75. Spróbujmy 75. Kurde. A jeszcze muszę ciebie spytał o Stopro. Ja to kojarzę z podstawówki. I ja miałem. Znaczy, mam ojca, który słucha. On gra na perkusji, słucha rocka, także ja od małego jeszcze były te, na kasety, to mnie przecież katował tym, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, ja tego słuchałem, ale wszyscy moi rówieśnicy od podstawówki właśnie raczej słuchali polskiego hip-hopu. I ja właśnie przez to, że ojciec, bo kurde, jak mój ojciec słyszał hip-hop, to wiesz, on na mnie patrzył i co ty jesteś, jakiś lewy, nie? On miał takie, więc ja tego hip-hopu na przykład miałem do któregoś, potem już zacząłem słuchać trochę, wiesz, jakiś kawałek już, to jakoś, no, ale dopóki nie miałem tego swojego zdania, można powiedzieć, jako dziecko, to jednak tak nie chciałem, nawet jak mi coś siadło, to nie będę słuchał, bo ojciec nie wiem, wiesz, wyrzuci z domu, nie? I właśnie, czy 100%, bo ja kojarzę ciuchy, dżinsy kojarzę. I wyrobiliście dżinsy 100% już. Czy to jest możliwe w latach, dajmy na to 2002, 2003? Oczywiście, że tak. Pierwszy w ogóle nasz produkt, jaki mieliśmy, to były dżinsy, co jest w ogóle z jednej strony głupotą, dlatego że jeżeli się zaczyna, no to nie. W tym przypadku radzę, jeżeli ktoś sobie otwiera małą markę, to takiego małego tipa mogę rzucić. No, nie zaczynajcie z wysokiego C. Jeśli chodzi o jeans to jest cała wiedza, jeśli chodzi o produkcję ubrania. To nie jest t-shirt, to ludzie potrafią czasami po prostu kupić nawet gotowca. No, taka firma jak 100% tego nie robi, ale można też kupić gotowca i dać swoją na przykład grafikę. Natomiast jeśli chodzi o jeansy, to jeansy mają swój proces prania. Jest bardzo ważny dobór samego jeansu. Krój, no wszystkie te detale, to jest cała wiedza o produkcie, której się trzeba nauczyć i która jest w ogóle bardzo obszerną i dużą wiedzą. Nie mówię już o dodatkach, jakie mogą być przy dżinsie. Sam w ogóle proces prania, to nie wiem, czy ludzie to wiedzą, ale sam dżins jest granatowy, taki prawie czasami wpadający w czerń. Tak wygląda surowy materiał i dopiero ten kolor, który macie, to jest w zależności od tego, czy on jest jasny, tu kolega ma jasne dżinsy, to znaczy, że są długo prane w specjalnych pralkach takich przemysłowych. Natomiast jeżeli ktoś, te dżinsy jeszcze dłużej, te dżinsy na przykład, które są przede mną, one mają dwie zupełnie różne faktury. Mówi się na to, że dżins mówi i on faktycznie mówi, jak się popatrzy, jak on jest utkany, ponieważ to jest tkanina, to ten ma tkanie takie prążki w dół zasuwają. Jest tak zwana jodełka, którą ja bardzo lubię. Jestem wielkim fanem jodełki. No tu akurat nikt z was nie ma jodełki. Ten jeans wpada w taki, to nie jest do końca, ale wpada w taki trochę klimat wranglerowskiego jeansu, który przez pewien czas był bardzo niemodny, a teraz znowu wrócił do łaski, jest już od paru lat bardzo modny. Także to jest cała wiedza a propos kroju wszystkiego. Ja tylko... Jeszcze sobie, że ci przerwę, jak jeszcze o jeansach mówisz, że miałem w klasie kolegów i to chyba było tak, że mi się te jeansy podobały. Kojarzę, że z tyłu było 100%. Chyba na kieszonce. Jeszcze były jakieś takie z jakimś płomieniem, nie wiem, czy to wy już robiliście. Pamiętam, że i był niższy krok. Tak, no, to wy robiliście. Tak, oczywiście, no to są, no, dzisiaj jest to bardzo modne i jeansy, tak, oczywiście jeansy baggy wróciły z wielkim stylu, jak nie powiem co, w jakim filmie. Teraz takie są.
Teraz jest oczywiście krojów Begi, jest cała masa. Na przykład są tak kroje, de facto są one niemalże identyczne do krojów z lat 90., bo myśmy też nosili dżinsy, które na przykład powłóczyła nogawka po ziemi. Potem jak już trochę podrośliśmy się, skapnęliśmy, że jednak nas to wkurza najzwyczajniej w świecie. Teraz dużo młodych osób ma na dole bardzo szeroką nogawkę, która powłóczy po ziemi. Natomiast można też tak wymodelować nogawkę, że ona będzie osadzała się na spodniu, ale dżinsy będą i tak dosyć szerokie. Ten stan tak naprawdę nie jest w kroku bardzo dużo poszerzony, tylko tyle po prostu, że dżinsy są po pierwsze większe, po drugie są noszone też niżej. To też zależy. Widzę, że też część osób czasami nosi je trochę wyżej, ale są na tyle duże dżinsy, że i tak ten stan kroku jest trochę niżej. No to tego jest cała wiedza, cała masa różnych kroi i to, co kiedyś ktoś na przykład nazywa baggy, niektórzy mówią, że dzisiaj to jest pewien regular, no można o tym dyskutować bardzo długo. Właśnie jeszcze tych jeansów, to pamiętam, że bardzo, w ogóle 100%, że tam Jawor pozdro, Dżeny pozdro, tak was głównie kojarzę, ziomki ode mnie z klasy, że mocno się jarali ogólnie wami, waszym uniwersum, i ja miałem coś takiego, że ja na przykład jeszcze wtedy miałem dżinsy z Halibanacha i pamiętam to wyraźnie, że widziałem tą różnicę w jakości, że ja mam z Banacha, a oni mają te lepsze dżinsy, ale tak jakby fakt, że one są trochę takie hip-hopowe i wiesz, to ten cały background, co powiedziałem z ojcem, że kurczę, no ja nie słucham hip-hopu, więc to nie są spodnie dla mnie. Miałem coś takiego, że pomimo tego, że gdzieś tam mi się podobają, to miałem taką barierę, że kurde, założę, że to byłoby to dla mnie stresujące, że przychodzę nagle do szkoły, do klasy w tych spodniach Baggy, gdzie zawsze chodzę bardziej w takich zwykłych, i nagle bym się czuł taki oceniany, i myślę, że to było głównym powodem, dlaczego kurczę nigdy, jak miałem 12, 13, 14 lat, tych swoich spodni nie miałem, bo kojarzę 100% właśnie i prosto. I oni się mega jarali, Jawor, Dżeny. I jakbym im cofnął się w czasie, im bym powiedział im pewnie, że słuchajcie, za 20 lat będę siedział na swojej siłowni i będzie wini, w których spodniach popylacie dzisiaj jako dzieciaki, będzie wyciskał mnie, to myślę, że to w ogóle jest jakaś fikcja, nie? No a zobacz, a siedzimy, jesteś tutaj. No ale to chyba jest super, to chodzi, fajne. Żeby był rozwój, żeby robić różne ciekawe rzeczy i też żeby się krosować i też krosować się i na poziomie zainteresowań, działań, ale również nawet pokoleń. Ja aktualnie pracuję z 20-parolatkami, którzy bardzo dużo wnoszą do firmy 100% i też mamy pełną świadomość, że należy działać z ludźmi młodymi, którzy bardzo dobrze znają się na modzie, ale którzy też dbają o małe detale, które na przykład mi, starszej osobie, ja mam moje preferencje, przecież wiadomo, że każdy coś wynosi z tych młodzieńczych lat i potem uważa, że a to było najlepsze i tak powinno zostać, ale trzeba się też dostosowywać do mody, więc my zostawiamy charakter marki, której celem jest bezkompromisowość, poczucie humoru i jakość. To są takie nasze bardzo mocne wartości. No a jeszcze też otwarta głowa i po prostu zwracanie uwagi na różne ciekawe tematy. Myśmy zawsze starali się, żeby nasze ubrania wyrażały nasze poglądy i żeby po prostu opowiadały o świecie, więc bardzo mocno na tym się koncentrowaliśmy i dalej to robimy. Natomiast dziewczyny leciały na te dżinsy. Albo to chodziło o coś innego. O dżinsy, zdecydowanie. No na nich leciały dziewczyny bardziej, nie? A może to nie chodziło o dżinsy, ale wydaje mi się, że na pewno miały przełożenie. Tutaj dżinsik 100 Pro albo prosto. Te paski były, pamiętam, popularne z taką klamrą. To w ogóle to była jakaś nowość kiedyś, nie? Taki pasek z klamrą i materiałowy pasek, a nie taki standardowy skórzany. I to już było takie hip-hoperskie, ja to tak nazywam hip-hoperskie.
I jeżeli chodzi o górę, to też właśnie jakaś taka koszuleczka tutaj, Stopro, no bo Stopro i Prosto kojarzę z tamtych lat. No tak, tylko i wyłącznie. Wiecie co, to były dwie marki, które też no. Miały polskie nazwy. I no myśmy byli pierwsi, jeśli chodzi o ubrania, oni byli pierwsi, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast jak za kładałem 100% no, na samym początku, to, bo ja wymyśliłem nazwę, to wszyscy mi mówili, ty, ale nazwa musi być po angielsku. A ja mówię, nie, nie musi być. I on, a jak będziesz sprzedawał za granicą, to co? Ja mówię, no to będzie się nazywało 100%, wyobraź sobie. Najpierw były ubrania, potem była wytwórnia, dużo później. Myśmy zaczęli absolutnie od ubrań i dlatego ja też sprzedałem firmę już wytwórnie, ponieważ jakby to jest, jeśli chodzi o wydawanie artystów, mogę współdziałać z jakimiś artystami, ale wydawać już nie chcę. Natomiast ubrania zostawiłem, no po prostu w ogóle od tego się zaczęło i de facto to była wielka pasja moja i później moich kolegów współtwórców. W ogóle to też wyszło od praktycznej rzeczy, po prostu myśmy chcieli mieć baggy jeansy, takie jak sobie wymyśliliśmy, a najbliższe były de facto w Berlinie, które też były odpowiednio drogie, myśmy chcieli, żeby jako tako zgadzała się cena, ona nigdy nie mogła być tania i dzisiaj też nie jest to warto już, jak tak sobie gadamy, powiedzieć. Ludzie, takie marki jak na przykład 100% robią rzeczy nie w ilościach po tysiące, tylko raczej setki. Nawet jeżeli coś, to może to być powyżej tysiąca, ale to nie są dziesiątki, setki tysięcy, jak potrafią zrobić no, gigantyczne sieciówki. To są zupełnie inne ceny, zupełnie inne możliwości produkcji i też zupełnie inna dbałość o szczegóły. Więc to nigdy nie będą tanie rzeczy, ale też one nie były przehajpowane w taki sposób, że kosztowały niebotycznie, nie wiadomo ile więcej, tylko dlatego, żeby kosztowały dla kosztowania. Staraliśmy się znajdywać ten złoty środek i teraz mniej więcej mamy, jeśli chodzi o cenę, bardzo podobny tok myślenia. No, bawełny poszły do góry, więc ludzie się czasami dziwią, czemu bluza kosztuje kilkaset złotych. Bluza może kosztować 500 i 600 złotych, to jeżeli ona jest bardzo porządna, ma, dba o detale, to to nie jest jakaś mega przesada. No. Ja dzisiaj pierwszy raz miałem kontakt z ciuchami 100% i mogę powiedzieć, że jest Geek Certified, z tego co słyszałem, chłopaki też zaakceptowali, ale właśnie za młodu nie nosiłem tych polskich, tylko Academics Eco, ale widziałem te ciuchy tak jak owca u innych i no, dobrze wyglądały, mogę to potwierdzić. I fajnie, że dzisiaj zweryfikowaliśmy, że są też dobre. A nasi widzowie rozumieją cenę jakości, bo też no, kupują nasze rzeczy, a my mamy ten sam problem, nie? No, dlatego takie rzeczy trzeba tłumaczyć. Ja też mówię jedną rzecz, nie da się w ogóle wszystkiego szyć w Polsce, bo są produkty, których się nie da zrobić. Są na przykład tak zaawansowane jeansy, jeśli chodzi o rodzaje prań, których nie da się zrobić w Polsce. I my teraz pracujemy nad takim jednym modelem jeansów, których po prostu nam szwalnia po szwalni odmawiała. Są zaawansowane kurtki, bardzo ciężko zrobić w Polsce. Prostsze? Tak, ale bardzo zaawansowane technologicznie, ciężko. Są pewne, my teraz robimy na przykład jeansy, które są zrobione, właśnie to jest taki, no nie do końca jeans, to jest taki żakard, który wygląda jak jeans. Nie robią takiej techniki w Polsce i nie da się tego zrobić. Są pewne produkty, których nie zrobimy w Polsce i trzeba je robić poza Polską. Uważam, że należy tą produkcję po prostu dywersyfikować, czyli rozkładać trochę i w kraju, trochę za granicą. Pomijając w ogóle też fakt, że już pomijając nawet fakt tam lokalnego patriotyzmu, to po prostu też warto mieć produkcję w różnych miejscach, a nie tylko w jednym, bo jeżeli coś się wyłoży, to nagle nie kończy się na tym, że nie ma w ogóle produktów, tak? No ale nawet zamawiając za granicą produkt, sprzedając tutaj, to jest zawsze lepiej niż jakby Polacy kupowali z korporacji amerykańskich, z których nic tu nie zostaje praktycznie. No słuchajcie, oczywiście tak jest, jesteśmy polskimi przedsiębiorcami,
Tak właśnie jest. Będziemy promować, bo nam się to opłaca. Przedsiębiorców się mówi, panowie, wyciskajmy. Nie stypa, słuchajcie, na rodziny i rozwój. No dobra. No jestem ciekaw tego. Do końca, do końca. I guzia. Dawaj, guzia. Nogi doszły. Nogi doszły. To jest chyba główna rzecz, którą byśmy chcieli cię dzisiaj nauczyć na wyciskaniu. Ta jedna rzecz. To jest, że wyciskanie jest pracą całej... Co? Oszustewko małe czy nie? Nie, właśnie wyciskanie to jest praca całego ciała. I tak? Ty jak teraz podświadomie włączyłeś te nogi, to zobacz jak ten ciężar się przesuwa. Proszę. Czyli ta praca idzie od nóg przez dupę do rana. Z miednicy nawet bym powiedział. Dokładnie. No. No. Okay. Więc to jest, to już do ciebie na odcinek jest właśnie taki chyba pierwszy tip, no, że to jest, że wyciskanie to musi być, całe ciało musi być sztywne. No i dobrze, musi być transfer energii z nóg do ramion. Te łokcie są fajne powtórzenie. No. Powoli, a później sprężynka. Teraz na koniec twojego challenge'u powinieneś wpaść i przebić 100 na 6, które wspomniałeś. No powiem wam, że ja nie wiem, czy to już jest... No kurde, nie chcę tutaj staro zabrzmieć, no, ale czy to będzie ten wiek, no kurde, ja miałem wtedy 20 parę lat. To nie, no, nie? Ma wpływu, na siłę to nie jest. Tak myślicie? No zobaczymy, może tak właśnie będzie. Ja jeśli chodzi o siłkę, to też zamierzam sobie uruchomić takie nieduże treningi domowe, to znaczy rano brzuszki i gumy. Nie wiem, co o tym sądzicie. Sądzimy, gumy ja mogę fajnie. Powiedzieć co gumy, ja sądzę, no. Gumy spoko, ale brzuszki, myślę, że lepiej byłbyś w stanie zainwestować swój czas. Chociażby przychodząc i zrobiąc ćwiczenia, które bardziej globalnie wzmocnią twoje ciało i dadzą ci większą satysfakcję. Chociażby jak wprowadzasz tutaj ten element zabawy, czyli progresji. Jak ktoś by ci ułożył tą progresję, byś znalazł sobie trenera i on by ci ułożył plan, jak być silniejszym na ławie, to nie dość, że ty za czymś gonisz, masz ten cel, no to wzmacniasz to ciało. Tak naprawdę brzuszki, no to kurwa, wstajesz i kurwa, znowu muszę dzisiaj brzuszki zrobić. No nie ma nic takiego atrakcyjnego w tym ćwiczeniu, przyznasz, co jest fajnego w tym ćwiczeniu brzuszka. Znaczy, no będę robił 1000 brzuszków, czy to zabrzmiało ja fajnie? W ogóle wiele bardziej atrakcyjnych rzeczy niż... Nawet siłownia są atrakcyjniejsze rzeczy. Ale jak już mówimy o zdrowiu i o ćwiczeniu, to nie ma, jeżeli chodzi o mięśnie, to nie ma lepszej rzeczy niż znalezienie sobie właśnie jakiegoś takiego boju i pogoń za wynikiem. Okay. Nie za wszelką cenę, ale no wiesz, nie wiem jak te twoje kolana, nie? Mówisz, że... No ja nie miałem rezonans i na szczęście nie muszę robić zabiegu, ale miałem gdzieś tam osłabione, jakby nie było i czasami prawe trochę bardziej czuję, także nie chcę robić na przykład przysiadów ze sztangą, natomiast no... Jakaś maszyna, fajnie by było, bo jeszcze jak mówiłem kilka minut temu o tym zdrowiu, to właśnie głównie chodzi o tym... Wyznacznikiem zdrowia u starszych osób będzie zawsze sił dołu ciała. No bo to dół jest odpowiedzialny za przemieszczanie się, nie? Więc fajnie by było po prostu te nogi jakoś wzmacniać, niekoniecznie na przysiadzie, bo to jest specjalistyczny wzorzec, ale na przykład wejść sobie na jakąś maszynę. Teraz ostatnio byłem w tym, na targówku, kurczę, ale siłki teraz są. W CityFitie, ale teraz są siłki, no masz tysiące maszyn tak naprawdę. I możesz, wiesz, znaleźć jakąś, gdzie sobie wygodnie usiądziesz i po prostu zrobisz robotę, pójdziesz i lepiej spożytkujesz czas niż wstając i spędzając 10 minut na robieniu brzuszków. Lepiej jest mieć silny dół niż brzuszku. Tylko trzeba dojść do tej siłowej, ale na początku jak zaczyna, no już wystarczy własna masa ciała, później, nie wiem, ketelek, dwa. Oczywiście, ketelki. Nawet to zrobić, nie? No tak, to niż właśnie... ale nie brzuszki, nie? W sensie, że... Jak masz taki kaprys, to możesz sobie jako dodatek zrobić brzuszki, ale jeżeli ty tylko robisz brzuszki, to nie może to być trening, to robię tak naprawdę coś na gumie, czyli na przykład rozciągnięcia na klatę, ewentualnie bicepsik na gumach, zrobię sobie 4 seryjki na brzuszek i na przykład 4 seryjki na przysiady. To jest taki mini trening, dosłownie 20 minut, pół godziny, jak jeszcze właśnie mam na to czas, to sobie robię
10 minut medytacji w ogóle, tak żeby trochę się uspokoić po tym i też dobrze mi to nastraja na cały dzień. Nie? Też te brzuszki poniekąd, ja rozumiem, czemu ludzie chcą robić, bo stymulujesz ten rejon i jest ten mit six-packu i każdy chce mieć six-pack, ale ten six-pack to... Nie, no już w moim przypadku, słuchajcie... Ale nie wiem, może masz ten ostatek, ale jakbyś ważył 80, ale jakbyś ważył 80, to ja bym wcale nie wykluczał, żebyś nie miał prześwitu, ale brzuszki, to czy ty będziesz miał ten six-pack, to bardziej chodzi właśnie o dietę i o poziom tkanki tłuszczowej. Jak ma się pojawić, to się pojawi nawet bez brzuszków ten six-pack. Ważne, żeby jakąś drogę sobie wybrać, gdzie ty w ogóle dojdziesz do tego momentu, gdzie będziesz miał tą tkankę tłuszczową, a tak jak powiedziałem, no brzuszki nie są atrakcyjne. Nie wiem, czy ktoś z nas by wstawał rano z chęcią, pomimo tego, że mamy pierdolca na punkcie aktywności fizycznej, czy byśmy wstawali, o dzisiaj będę robił brzuszki, kurwa. Znaczy ja tysiąc, dwa tysiące, nie? Tego ćwiczenia. Dla kręgosłupa. To ciekawe. To jest drugi temat. Zupełnie. No. Okay. Ale damy ci linka, bo kiedyś nagrywałem taki film, jak zrobić całe ciało z gumą w domu. Aha. I może sobie skorzystasz z tych ćwiczeń. Super. No dobra, czyli co? 7,5, tak? Tak, trochę powyżej 80 waży, więc a nie chcesz się dzisiaj zważyć? Wiem, że to nie jest, że ty ważysz, to jest normalne, każdy z rana waży mniej, ale nie chcesz wejść do nas i potem jak wrócisz po przemianie, zobaczymy ile. Słuchajcie, w takich samych warunkach ważysz? To na słowo 134, z tego względu... A nie 91? Skłamałem lekko, przepraszam. Nie. Wpiszcie mi to 134, bo będzie teraz więcej, ale ja już zjadłem i tak dalej, a nie chcę dla mojego samego morale poczuć się większy gorzej. Większy progres będzie, jak wrócisz. Może tak. Dobra, 75. Proszę Państwa.